Nie do końca czerwca 2022 roku, jak poinformowało Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ale do 31 grudnia przyszłego roku mają zakończyć się prace remontowe na leszczyńskim odcinku drogi krajowej nr 12. Tak przynajmniej twierdzą urzędnicy z magistratu w Lesznie. Jednocześnie przyznają, że dotrzymanie terminu zakończenia inwestycji do listopada tego roku od samego początku było nierealne. Oto informacja w całości, jaką w odpowiedzi na pytania o przyczyny przesunięcia terminu zakończenia modernizacji DK12 w granicach Leszna otrzymaliśmy z Urzędu Miasta. Miasto Leszno już od października 2019 roku ubiegało się o zmianę terminu realizacji inwestycji pod nazwą przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna. Dotrzymanie terminu wyznaczonego początkowo na listopad 2020 roku było nierealne i generalny wykonawca robót firma Strabag spółka z o.o. zwracała się kilkukrotnie o jego wydłużenie. Głównym powodem opóźnienia są zmiany w projekcie przebudowy ulicy Szybowników. W wyniku konsultacji społecznych projekt przebudowy ulicy uległ zmianom. Konsultacje prowadzone były dwukrotnie, w sierpniu 2018 roku i w lutym 2019. Po każdych takich konsultacjach mieszkańcy zgłaszali propozycje zmian, które najpierw należało przeanalizować, a potem te, które były uzasadnione i wykonalne, wprowadzić do projektu. Wydłużyła się zatem faza projektowa zadania. Poza tym wszystkie zmiany w projekcie wymagają uzgodnień i zezwoleń, co również wymaga czasu. Na przykład uzyskanie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zajęło 11 miesięcy, a zgody ministra infrastruktury na odstępstwa od warunków technicznych 6 miesięcy. Stąd wniosek miasta Leszna o wydłużenie terminu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi krajowej nr 12 w granicach miasta o 15 miesięcy. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zgodziło się z argumentami miasta Leszna i udzieliło zgody na wydłużenie terminu realizacji inwestycji. Oznacza to, że przebudowa DK12 w granicach miasta Leszna powinna się zakończyć do 31 grudnia 2021 roku. Co równie ważne, zgoda CUPT gwarantuje, że miasto Leszno nie utraci dofinansowania unijnego na realizację przebudowy DK12 w granicach miasta pochodzącego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.